Miejsce ósme. Land Rover Defender. Te żywe dinozaury wymarły dawno temu. Samochodowe dinozaury powoli też już znikają. Przyszła pora na Defendera. Ten nowy nie ma już dwóch sztywnych mostów, nie ma nawet ramy. No tak, myślisz Land Rover Defender i mówisz to se ne vrati po czesku, prawda? Bo ten stary już rzeczywiście nie wróci, ten stary topór to już jest coś, co było i czego nie będzie. Nowy Defender to samochód troszkę przypominający i optycznie, jeżeli chodzi o obcowanie z nim, Discovery 4, tak mi się wydaje. Auto na wskroś przetestowane we wszystkich możliwych warunkach drogowych i atmosferycznych. Wersje przedprodukcyjne zostały sprawdzone i na Nordschleife, na Nürburgring, i w Arktyce, i w górach, i na autostradzie, i w bardzo, bardzo zaawansowanym, poważnym terenie. Ciekawa nowość to trzy siedzenia w przednim rzędzie. Dzięki temu krótsza wersja Defendera może być sześcioosobowa. Wąski fotelik po środku, w razie czego może zamienić się w wygodny podłokietnik. O, największa przyjemność chyba w życiu, opisanie nowego Defendera. Ja jestem w nim bajecznie zakochany. Jeżeli myśleliśmy, że legenda odżyje, powróci, to tym samochodem na pewno powróci z dużym hukiem, bo jest to samochód fantastyczny, fajne silniki, dużo nowych rozwiązań i co jest bardzo ważne, wreszcie odejście od czegoś, co oczywiście było wielką zaletą Defendera, tej takiej toporności, ale jednak stworzenie samochodu dużo bardziej użytkowego niż tamten, który był, bo tamten był tylko i wyłącznie terenówką, niczym więcej i wołem roboczym. Ten, mam nadzieję, będzie miał jeszcze sznyt takiej przyjemności i nowoczesności. Genialne wydanie ikony i jestem pewien, że będzie to hit sezonu i hit rynkowy na 100%. Przedni i tylny zwis praktycznie nie istnieją. Wybór akcesoriów offroadowych jest szeroki, a znając zapał tunerów, będzie niemal nieograniczony. Do tego silniki o mocach od 200 do 400 koni. Morał jest taki, że podstawowa cena ponad 240 tysięcy złotych raczej nie będzie przeszkodą dla potencjalnych klientów. To będzie na pewno hit. Ile by nie kosztował, to zwolennicy zapłacą każde pieniądze za nowego Defendera. Dużo nawiązań do protoplasty, więc fajne kwadratowe kształty. Można mieć pewność, że przynajmniej na początku nowi właściciele nie będą wjeżdżali nim aż tak daleko. Raczej rzadko kto wjeżdża nowym autem w ostry teren.